Fascynacja naturą i jej pięknem, ale i człowiek uwikłany w monotonną powtarzalność zjawisk przyrodniczych. To motyw przewodni najnowszego cyklu obrazów i grafik Andrzeja Zujewicza. Wernisaż wystawy jego prac z najnowszego cyklu zatytułowanego Hasło obrazy odbył się w piątkowy wieczór w Suwalskim Ośrodku Kultury. Tutaj mamy połączenie grafiki z malarstwem, czyli to, że hasło jest odbijane w tradycyjny taki sposób, graficzny sposób, z linoleum, słowo zostało wyryte w linoleum i właśnie taka pieczątka, taki stempelek jest odbijany, zwielokrotniony na obrazie. I to jest taka bardzo typowe takie działanie graficzne, ale również się pojawia kolor i również się pojawia faktura, farba. I tutaj mamy już jakby pójście dalej, jest tutaj połączenie również malarstwa. I jeszcze mamy dodatkowo treści zawarte w tymże słowie, w tymże haśle, które działają na naszą wyobraźnię, które możemy sobie wyobrażać rozmaite rzeczy. Opowiadając o inspiracji do stworzenia cyklu, artysta wskazał na grę słów. Często słowo szybko powtarzane tworzy zupełnie inne słowo, mówił. Obrazy powstały w technice stemplowej, która polega na każdorazowym przygotowaniu stempla z określonym hasłem rytowanym w linoleum i odbijaniu go farbą olejną lub akrylową na podłożu. Powtarzalność uzupełniona kolorem i połączona z hasłowością treści poszczególnych pieczęci nie daje odbiorcy zbyt dużego pola własnej interpretacji. Zmusza go do pozostania w ograniczonym schemacie, podobnie jak natura ogranicza swobodę ludzkich zachowań. Andrzej Zujewicz jest absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zaraz po studiach zamieszkał na Suwalszczyźnie. Jego prace były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza nim, między innymi w Niemczech, Japonii, Litwie, Holandii, Macedonii czy Stanach Zjednoczonych.